Cześć! Tym razem przygotowaliśmy materiał, który będzie przydatny dla każdej osoby, która planuje swój pierwszy start w wyścigu rowerowym, czyli po prostu o czym należy pamiętać przed pierwszym startem w wyścigu rowerowym. A jest to bardzo ważne, żeby do tego wyścigu się dobrze przygotować, dlatego że dobre przygotowanie pozwoli uniknąć stresu, pośpiechu, takiego stanu, kiedy nie wiemy, co nas czeka i skupić się po prostu na dobrej zabawie. Ja w swoim życiu przejechałem spokojnie ze 300-350 wyścigów, także myślę, że mam spory bagaż doświadczenia i po prostu przekażę Wam, jak należy się przygotować, żeby w dniu startu móc spokojnie cieszyć się tą całą zabawą. I cały ten jakby poradnik podzielę na trzy części. Pierwszy to będzie to, co zrobimy na kilka dni przed startem. Drugi element, drugi jakby etap to dzień przed startem. No i trzeci etap to już dzień startu. Zapraszam. Zaczynamy od etapu na kilka dni przed imprezą. To mogą być 3 dni, może być 5 dni, może być tydzień. Ile sobie tam chcecie. To jest czas, kiedy należy zaplanować cały start. Czyli najpierw należy wybrać dystans, ponieważ na wielu amatorskich wyścigach mamy do wyboru dystanse. Nieraz nawet 3-4. I warto przemyśleć, na ile nas stać, jaka jest nasza kondycja i wybrać dystans dopasowany do swoich możliwości fizycznych, do swojej formy, do umiejętności. Wybrać taki dystans, który sprawi, że wyścig będzie dla nas przyjemnością, ale też będzie zdrowy, bo na przykład jeżeli trenujecie w tygodniu 2-3 razy i pojedziecie na 100 km po górach, no to po prostu po takim imprezie będziecie mieli tydzień z głowy, będziecie tydzień zmęczeni i to jest totalnie bez sensu. Więc pierwsza sprawa, warto zapoznać się z tym, co Was czeka na wyścigu i wybrać adekwatny dystans do swojego poziomu. No i wtedy oczywiście zapisać się, opłacić start, tak żeby te formalności związane z biurem zawodów, które nas jeszcze czekają, były już tylko ograniczone do odbioru numeru startowego i pakietu startowego. Druga sprawa, w trakcie tego całego procesu rejestracji warto poznać trasę. Każde zawody mają jakąś swoją specyfikę. W górach czasami jest bardzo stromo, może być tak, że jest ciężka nawierzchnia i często w trakcie zapisywania się i poznawania trasy, poznawania tego, co Was czeka, będziecie mogli zobaczyć, że na przykład w rowerze macie coś, co trzeba zmienić. Powiedzmy, zębatkę macie za twardą, trzeba nie zmienić przełożenia, albo opony są niedostosowane do tego, jaka czeka Was trasa. Także już na etapie tego planowania właśnie Waszego startu będziecie mogli przemyśleć, czy czegoś w rowerze Wam nie brakuje, czy czegoś nie trzeba zmienić. Oczywiście, kiedy będziecie już przy komputerze, będziecie planowali sobie Wasz dzień wyścigu, warto od razu sprawdzić na Google Maps, ile trwa przejazd na taką imprezę. Raczej sprawdźcie to wieczorem bądź rano, wtedy, kiedy nie ma dużego ruchu, no bo pewnie wyścig jest w sobotę albo w niedzielę, wtedy jest mniejszy ruch. No i sprawdźcie sobie, jak długo będziecie musieli dojechać, a już na miejscu warto być tak na minimum 1,5 godziny przed startem, nawet 2 godziny, po to, żeby spokojnie załatwić formalności w biurze zawodów, no i potem spokojnie się przebrać, ogarnąć rower, zrobić rozgrzewkę i przed startem stanąć w sektorze startowym, to jest bardzo ważne. Także jakby tym kończymy etap planowania i przechodzimy do tego, że sprawdzamy, czego ewentualnie nam brakuje w naszym ekwipunku. Wiadomo, że musimy mieć sprawny rower, który będzie gotowy do jazdy, więc zawsze sprawdzamy, czy wszystko w rowerze dobrze działa, czy nie są użyte klocki hamulcowe, czy ogumienie nie jest gdzieś ponacinane, nie jest starte. Jeżeli ewentualnie coś nie gra, to w rowerze właśnie dokonujemy niezbędnych zmian. Dodatkowo sprawdzamy, czy mamy wszystkie zapasowe części, powiedzmy dętkę na zapas, jakąś pompkę na trasę, łyżki, narzędziownik. Do tego sprawdzamy, czy mamy w własnej spiżarni zapas żeli, napoju izotonicznego, tak żeby już w dniu startu po prostu mieć wszystko, co potrzebujemy ze sobą, żeby nic nie trzeba było kupować, żeby mieć spokój przed startem, a nie jeszcze szukać na przykład, że trzeba kupić jakieś dodatkowe żele. Więc to na pewno robimy właśnie na kilka dni przed startem. Sprawdzamy, czy mamy gotowy cały sprzęt i gotowe całe wyposażenie. I jeszcze jedna sprawa, pamiętajcie, żeby jakiś ostatni mocny trening zrobić na 3 dni przed startem. Te 2 dni do imprezy zostawcie sobie na regenerację, na odpoczynek, też żeby dobrze się wyspać w nocy, bo tak naprawdę w dniu startu macie stanąć na linii startu świezi, wypoczęci, gotowi do walki, głodni roweru, a nie przemęczeni tym, że jeszcze dzień wcześniej mocno trenowaliście. Także na pewno mocny trening na 3 dni do imprezy to jest najpóźniej, kiedy warto go wykonywać. No i cóż, przechodzimy do dnia przed startem. Dzień przed startem to jest dobry moment na jakąś lekką przejażdżkę, tak zwany rozjazd, ewentualnie wprowadzenie do wyścigu. Taką niezobowiązującą godzinkę, podczas której po prostu sprawdzicie, czy rower dobrze działa, ewentualnie wykonacie jakieś 1-2 przyspieszenia, które Was wprowadzą w taki wyścigowy rytm, ale generalnie taka przejażdżka ma na celu bardziej relaks, rozluźnienie, sprawdzenie sprzętu i ewentualnie takie lekkie przedstartowe pobudzenie, także to jest tak zwane wprowadzenie. Potem, jak jeżeli wrócimy do domu, przeczyszczenie roweru, posmarowanie łańcucha i generalnie dzień przed startem to jest też czas, kiedy pamiętajcie o dobrym odżywianiu, o dobrym nawodnieniu, nie przejadamy się, nie opijamy się na zapas, to nie jest właściwe, ale to jest taki dzień, kiedy warto
nie mieć takich chwil, kiedy czujemy się bardzo głodni albo mocno spragnieni, tylko raczej przez cały dzień dbamy o siebie, tak żeby ten organizm się nie forsował, żeby on się właśnie jakby napełniał i przygotowywał się na to, co czeka Was kolejnego dnia, a czeka Was naprawdę mocny wysiłek, no bo zawsze zawody to jest bardzo mocny, ekstremalny wysiłek. No i dzień przed zawodami to jest też właściwy moment, żeby się spakować. Jeżeli chodzi o pakowanie, to ja Wam polecam takie spakowanie się, które pozwoli Wam na drugi dzień już nie szukać wszystkiego w torbie, tylko mieć przygotowane wszystko w jakichś osobnych workach, osobnych torebkach, tak żeby nie szukać w jakimś zbiorze po prostu luzem wsypanych rzeczy tego, co potrzebujecie, tylko mieć to uporządkowane, bo to znacząco Wam jakby oszczędzi czasu już w dniu startu, na miejscu startu. I ja zwykle stosuję taki system, który Wam bardzo polecam, że w jednym worku daję sobie cały zestaw odzieżowy, w którym zamierzam startować, czyli wszystko, buty, skarpety, spodenki, bieliznę, opaskę do pulsometru, koszulkę, rękawiczki, kask, okulary, no to wszystko, co na siebie zakładam. W drugim worku wszystkie akcesoria, czyli cały serwis, jedzenie, jakieś maści rozgrzewające, maści na pośladki, to, co użyję przed startem, a dopiero w kolejnej torbie ewentualny zapas odzieży ciepłej, kiedy szykuje się jazda generalnie w ciepłym dniu, no to zabieram ze sobą zawsze zapasową odzież. To jest bardzo ważne, że myślisz, że zapasową odzież, pogoda w górach często może być inna niż u Was w domu. Zresztą to jest normalne, że pogoda się zmienia, także zawsze warto mieć dodatkowy zapas odzieży ciepłej, gdy warunki się pogorszyły, plus mieć odzież też na rozgrzewkę, ale to wszystko w osobnej torbie i dodatkowo jeszcze do bagażu warto wziąć jakąś pompkę, szmatę do przyczyszczenia łańcucha i tak naprawdę dobrze spakowani będziecie wtedy, kiedy jak przyjdziecie na miejsce, no to będziecie wiedzieli, co gdzie leży w Waszej torbie, a nie wszystko będzie luzem wysypane, tak jak powiedziałem na początku. No i w tym momencie przechodzimy do dnia wyścigu, bardzo ważnego, ale zobaczycie, że mając to wszystko, co powiedziałem dotychczas, już przygotowane, ten dzień wyścigu będzie dla Was dużo bardziej zrelaksowany, dużo łatwiejszy do ogarnięcia, bez stresu, bo dlatego, że będziecie po prostu przygotowani. Zacznę od jedzenia w dniu startu. Jeżeli chodzi o odżywianie, taki główny posiłek, czyli no obfite śniadanie, warto zjeść na jakieś 4, minimalnie 3 godziny przed startem. Potem w zależności od potrzeb na 2 godziny do startu jest miejsce czy moment na jakąś kanapkę. Na godzinkę przed jakaś mała przekąska i ewentualnie czasami zawodnicy stosują jeszcze tuż przed samym startem jakiś żel albo coś takiego, co jest łatwo przyswajalne, lekko strawne, ma dużo cukru, które jakby spowoduje ten wyrzut insuliny już po starcie, więc generalnie to jest ten ważny etap, tak? 4 bądź 3 godziny, 2 godziny, godzina i ewentualnie tuż przed startem. A jeżeli chodzi o kwestię dojazdu, no to macie już trasę zaplanowaną, bo spojrzeliście na nawigacji już wcześniej, ile trwa dojazd i wyjedźcie naprawdę z zapasem. Po to, żeby nie mieć stresu, kiedy będą jakieś korki, zapiecie kapcia w samochodzie. No różne są sytuacje w życiu, tak? Dzieci się rozpaczą, trzeba będzie zrobić przerwę podczas dojazdu, jeżeli pojedziecie z całą rodziną. Więc zaplanujcie sobie na tyle dużo czasu, żeby swobodnie dojechać, mniej więcej na te 1,5-2 godziny przed startem. Ja myślę, że tak naprawdę na początek, kiedy to będzie Wasz pierwszy start, nawet 2 godziny będzie ok, no bo na przykład kiedy już no, jesteś w to wprawiony, tak, w te wszystkie rytuały przedstartowe, no to ogarniasz wszystko spokojnie w godzinę. Ale myślę, że na początek te 1,5-2 to jest taki bezpieczny zapas. I na miejscu zaczynamy zawsze od biura zawodów. Idziemy sobie spokojnie ubrani, tak po cywilu, bo wiadomo, że przyjeżdżamy ubrani komfortowo w cywilnych ciuchach. Idziemy sobie do biura, ogarniamy odebranie numeru, całego pakietu i już wtedy gotowi, jakby po wszystkich formalnościach przychodzimy do samochodu, tam przygotowujemy rower, czyli zakładamy numer, zakładamy wszystkie niezbędne rzeczy, typu tam jakąś dętkę zapasową, pompkę, no to po prostu jest potrzebne do jazdy, pompujecie koła, wycieracie łańcuch do sucha i macie gotowy sprzęt, wtedy się ubieracie, jedziecie na rozgrzewkę, rozgrzewka powinna trwać około pół godziny i tak na 15 minut do startu, 10 minut do startu to jest dobry moment, żeby już przyjść na start, stanąć w sektorze startowym, oczywiście właściwym dla Waszego poziomu, to oczywiście należy przed startem sprawdzić, no i spokojnie oczekujecie na start, chwila relaksu, koncentracji, no i jazda. A już na trasie bardzo ważne jest, żeby pamiętać o jednym, zawsze jedźcie na maksa, ale na maksa takiego, który Wam pozwoli w tym tempie przejechać cały dystans. Czyli tak rozłóżcie siły, żeby jechać maksymalnie mocno przez na przykład 2 godziny, jeżeli wyścig trwa 2 godziny. Na pewno nie zróbcie tak, że wystartujecie za mocno i po pół godziny będziecie po prostu zdychać, tylko tak określcie swoje tempo, żeby ono Wam pozwoliło wytrzymać to tempo przez cały dystans wyścigu. No i bardzo ważna kwestia dla nowicjuszy. Stosujcie taki kolarski savoir-vivre, czyli pamiętajcie, żeby ustąpić miejsca szybszym. Jeżeli na przykład jesteście na jakimś zjeździe czy podjeździe i ktoś Wam krzyczy lewa wolna, to ten ktoś Was będzie mijał z lewej strony i Wy musicie skręcić mocno na prawą stronę ścieżki. Jeżeli jedziecie na przykład ktoś krzyczy prawa wolna, to Wy musicie skręcić na lewą stronę ścieżki, bo z prawej strony Was ktoś wyprzedzi i generalnie, jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że czujecie się niepewnie, a rywal z tyłu Was dubluje i nadjeżdża dużą prędkością, to czasami lepiej nawet jest zjechać na bok, zatrzymać się bezpiecznie, poczekać aż wyprzedzi i dopiero jechać dalej, bo pamiętajcie, że mnóstwo niebezpiecznych sytuacji jest wtedy, kiedy po prostu jest wyprzedzanie, kiedy szybszy dystans najeżdża na ten wolniejszy i to jest bardzo ważne, żeby tych zasad się trzymać.
trzymać, bo to po prostu sprawia, że impreza, na której będziecie startować, będzie bezpieczniejsza i dla Was, i dla tych, którzy są od Was szybsi. Ja mam nadzieję, że to wideo Ci się podobało i też będzie pomocne, żeby podczas pierwszego startu uniknąć całego tego stresu i po prostu być przygotowanym i czerpać maksimum radości z jazdy w pierwszym wyścigu. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie kciuka w górze, koniecznie też zostawcie suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. A ja się z Wami żegnam, życzę powodzenia na starcie i do zobaczenia.